Sup! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejny tag, bo jakoś tak Wy lubicie tak je oglądać, ja lubię je nagrywać, więc mam dzisiaj dla Was tag. Tym razem, jak widzicie po tytule, jest to tak ekstremalne scenariusze. Jest to wersja urodowa. I mamy tutaj 8 pytań. Tak więc zaczynamy. Numer 1. Musisz pozbyć się wszystkich swoich podkładów i zatrzymać tylko jeden z wyższej półki i jeden z drogeryjnych. Które to będą? Powiem Wam, że ja nie miałam jeszcze podkładu z wyższej półki. Miałam same, jak do tej pory, drogeryjne podkłady. Jeśli chodzi o taką drogą półkę, no to tak jak mówię, niczego nie próbowałam, więc nie wiem. Jeśli chodzi zaś o drogeryjne, to jest ciężki wybór, ale jeśli miałabym wybrać jeden, byłby to Bourjois Healthy Mix. 2. Idziesz na rozmowę o pracę i pani przeprowadzająca rozmowę ma szminkę na zębach. Mówisz jej o tym, czy unikasz tematu. Słuchajcie, no to zależy. Jeśli, w zależności jakie to byłoby stanowisko, jeśli to było, jeśli jakby od razu wyczułabym, że osoba jest fajna i przyjemna, może lekko bym zasugerowała. Nie wiem, nie jestem pewna. Nie miałam takiej sytuacji, nie wiem, co bym zrobiła. To chyba by zależało od tego, jaka atmosfera panuje w pokoju. Jeśli byłoby to jakieś poważniejsze stanowisko, to raczej nie. Jeśli byłoby to coś związanego na przykład z sklepem albo coś z kosmetykami, to wtedy bym powiedziała. 3. Masz zły humor, czujesz się nieswojo i chcesz sobie poprawić humor. Jaką pomadkę nałożysz, żeby poczuć się piękniejszą? Jeśli mam zły humor, to zazwyczaj się nie maluję. Albo zmywam makijaż i nakładam maseczki. Ale jeśli już miałabym wybrać, to byłby to bardzo ciemny, jakiś taki śliwkowy, ciemny, wampirzy kolor. Takich się czuję najlepiej. 4. Cofasz się na jeden dzień do swoich lat nastoletnich. Co zmieniłabyś w swoim makijażu i fryzurze? Ja nadal, no już nie, no dobra, wiek nastoletni już mi się skończył, bo już naście nie mam. Aczkolwiek jeszcze rok temu miałam, więc niedawno to było. Ale jeśli miałabym się cofnąć do czasów gimnazjum, znaczy do czasów liceum, bo ja w gimnazjum się w ogóle nie malowałam. A jeśli mówimy o makijażu, to przede wszystkim brwi. Zaczęłabym regulować i robić szybciej brwi, ponieważ moje brwi parę lat temu to była porażka. Porażka. Zresztą to, jak je malowałam parę lat temu, to też była porażka. Wy mówicie, że to jest teraz porażka. Zerknijcie na moje stare filmy. Ja miałam tak. No nie. W sensie miałam tutaj mega szerokie i one się tak zjeżdżały. No nie. Jeśli chodzi o fryzurę, o Jezus, ścięłam się raz tak w podstawówce na taką grzywkę i na takie krótkie włosy z takich mega długich. Żałowałam bardzo później. 5. Prosisz fryzjera o obcięcie włosów do ramion a la Pixie Lott, ale fryzjer źle cię zrozumiał i obciął ci włosy na chłopaka, Pixie Cut. Co robisz? Mówię, po pierwsze płaczę, znaczy ogólnie to nie dałabym sobie nigdy w życiu obciąć włosów na krótko, ponieważ już bym zobaczyła, że coś jest nie tak, jak on by mi je ciachał, tak wiecie. Więc to raczej by się nie wydarzyło, ale jeśli by się wydarzyło, to no, po pierwsze bym się popłakała, po drugie powiedziałabym, że za to nie płacę i no, byłabym bardzo niezadowolona i zapewne prosiłabym o właściciela salonu. Oj, z włosami to nie, nie ma, nie ma, słuchajcie, żartów z moimi włosami. A, bo tu są odpowiedzi. A, widzicie. To było, przepraszam, to było A. Uśmiechasz się, dziękujesz, a po wyjściu dzwonisz do mamy rozhisteryzowana. B. Wybuchasz po czym i sytuacja robi się niezręczna. C. Skarżysz się menadżerowi i żądasz zwrotu pieniędzy. B i C w połączeniu, tak jak już powiedziałam. 6. Twój przyjaciel, przyjaciółka robi ci niespodziankę i zaprasza na 4-dniowy wyjazd za miasto. Masz 1 godzinę, żeby się spakować. Którą paletkę do wszystkiego spakujesz do kosmetyczki? Po pierwsze, kto jest chętny zrobić mi taką niespodziankę? Bo ja jestem pewna na takie coś. Po drugie, byłaby to paletka ze Sleeka Oxo Special z tego względu, że jest tam cień, którego mogłabym użyć do brwi. To jest jedyny mój argument. Okradziono twój dom. Numer 7. Okradziono twój dom. Nie martw się, wszyscy są bezpieczni, ale włamywacz splądrował twoją toaletkę. O który produkt martwisz się najbardziej i masz nadzieję, że nie został skradziony? Jeśli... P.
pędzle nie liczą się jako kosmetyki i są bezpieczne, to martwiłabym się najbardziej o... nie wiem. Mam tutaj problem między dwoma produktami. Jeden to jest, jest szminka MAC Lady Gagi, a drugi to jest róż z Bobbi Brown. Ale chyba pomadka Lady Gagi, bo ona, to była edycja limitowana, więc tak, na pewno to. 8. Twoja koleżanka pożycza od ciebie kosmetyki i oddaje je w okropnym stanie. Co robisz? A. Udaje, że nie zauważyłaś, że nic się nie stało. B. Prosisz, żeby odkupiła zniszczony produkt. C. Po kryjomu robisz to samo z jej kosmetykami. Tutaj nie ma żadnej odpowiedzi, która by mi w pełni pasowała. Ale jeśli już muszę wybrać, to byłoby to B. Prosisz, żeby odkupiła zniszczony produkt. Ponieważ ja wyznaję zasadę tego, że ja szanuję swoje rzeczy. Ja wyznaję taką zasadę, że ja szanuję swoje rzeczy. Jeśli ty coś ode mnie pożyczasz, to ty musisz szanować moje rzeczy. Jeśli tego nie robisz, no to poniesiesz konsekwencje, ponieważ no, szczególnie, że wydaję na to swoje ciężko zarobione pieniądze. To jest mój czas i moje pieniądze, więc nie, na pewno nie zostawiłabym tego bez komentarza. I to jest wszystko. To było już 9 pytań. Także jak widzicie, krótki film, tagi zawsze są krótsze, dlatego też czasem robię tagi, ponieważ chcecie krótsze filmiki. Mam nadzieję, że się podobało. Wybierzcie sobie jedno pytanie i odpowiedzcie na nie w komentarzach. Jestem ciekawa waszych odpowiedzi. I co? Zostawcie kciuka w górę, jeśli się podobało, tak jak zawsze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to tutaj na dole jest przycisk subskrybuj. Tu, w tym miejscu jest przycisk subskrybuj, także naciśnij go, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Zapraszam również na mojego Facebooka, na mojego Snapchata, na mojego Instagrama, na Twittera oraz na bloga. Wszystkie linki społecznościowe będą podane na dole, w opisie trzeba go rozwinąć i tam na dole zawsze są wszystkie media społecznościowe moje podane, także zapraszam. I to będzie tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i zobaczymy się w następnym filmiku.